Także z łaski Boga myślę, że domyślacie się, o czym będziemy teraz mówić na wieczór, żeby się nam dobrze spało, to będziemy rozmawiać o śmierci. Śmierć to jest taki anioł, anioł śmierci, on zbiera żniwo, cały czas zbiera żniwo. Dalej sięgając do tego listu do Rzymian, wiemy, że Saul z Tarsu miał świadomość, śmierć przerwie jego całe starania, a nie mógł mieć pewności, że wszystko zrobi jak trzeba, żeby być pewny tego, że kiedy stanie przed Bogiem, to będzie mógł być pewnym, że będzie w wieczności z Bogiem. Nawet Hiskiasz drżał przed śmiercią, bojąc się. Błagał Boga, aby Bóg jeszcze mu darował życie. To jest bardzo trudne, jeżeli człowiek opiera się na swoim życiu, być pewnym swojego życia, to tylko głupi jest pewny swego życia. Bo kiedy człowiek czyta Boże Słowo i poznaje, to zdaje sobie sprawę, ile złamań nastąpiło tego Słowa Bożego. I Saul z Tarsu również wiedział o tym, że przecież to, co napisał w liście do Rzymian, chce czynić dobrze, a trzyma mnie się zło. I co on woła? Któż mnie uwolni od tego ciała śmierci? Kto mnie uwolni od tego ciała, które ciągnie mnie do stracenia? A więc on wiedział, że chce się uratować, ale to ciało jest silniejsze i ściąga go z tego miejsca ratowania i wprowadza go w drżenie, co będzie, kiedy on umrze i stanie przed Bogiem. A więc gdy on pisze list do Rzymian, również jest człowiekiem, który nie pisze fantazji, ani nie pisze jakichś wymyślonych rzeczy, może coś napisze na temat śmierci. Idź, tak sobie coś tam. On pisze z rzeczywistości. Kiedy ten drugi rozdział mamy, on pisze bardzo, bardzo mocno o tym, o Bogu, który każdemu, to jest drugi rozdział, piąty i dalej, o Bogu, który każdemu odda według uczynków Jego. Pomyśl o sobie. Masz stanąć przed Bogiem na podstawie swoich uczynków, a On ci odda według twoich uczynków. Czy możesz być spokojnym, gdy przyjdzie śmierć? Tylko człowiek, który sobie sam się oszukuje, może być spokojny i myśleć sobie, że będzie dobrze. Człowiek, który naprawdę jest świadomy, drży i jest przerażony, że śmierć oddzieli go od możliwości, myśli jeszcze coś poprawić, jeszcze coś zmienić, jeszcze coś usunąć. A może o czymś zapomniałem, co powinienem zrobić. Człowiek, który naprawdę staje wobec Boga, zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, że ja sobie mogę powiedzieć, ale nie byłem gorszy od tego czy tamtego. Wie, że Bóg każdego człowieka rozliczy osobiście. A więc Saul z Tarsu rozumie, że ta jego pozycja jest bardzo niebezpieczna. I on pisze: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. A przecież on wiedział, że nie może wytrwać w dobrym uczynku, bo chce czynić dobro, czyni coś dobrego i za chwilę czyni coś złego. Nie może wytrwać w dobrym uczynku, więc jak on się uratuje? A jednakże jest warunek. Kto wytrwa w dobrym uczynku do końca, będzie uratowany, dostanie nieśmiertelność od Boga. I dlatego, kiedy on to pisze w liście do Rzymian, on rozumie, kto może uczynić to w nim, żeby on wytrwał w dobrym uczynku. Pamiętacie, jak napisał później bardzo wyraźnie w liście do Efezjan, że my zostaliśmy przeznaczeni przez Boga w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. I on wiedział, że wytrwać w dobrym uczynku tylko można trwając w Chrystusie. A więc on jest świadomy. Teraz rozumiecie, najpierw poznał swoje całe starania i to mu się całe rozbijało cały czas, bo wiedział, że nie może na podstawie swoich uczynków, chociaż stara się niesamowicie, stanąć przed Bogiem i być pewnym, że Bóg go weźmie do swojej wieczności. A teraz już wie,
że w Chrystusie czyni to właśnie. I nie czyni to na bazie własnych wysiłków, ale na bazie siły z Chrystusa. I dlatego on się cieszy, że on wraz z Chrystusem umarł na krzyżu, żeby teraz żył w nim Chrystus z jego uczynkami. To jest jego Ewangelia. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, więc mogę zrobić to, co wymaga Bóg. Mogę czynić dobro i wytrwać w tym dobru do końca. On się trzyma Chrystusa. Dla niego Chrystus jest wszystkim, co on potrzebuje, bo on wie, że kiedy puściłby się Chrystusa, a złapie się drugiego człowieka, ten drugi człowiek jest niewystarczający. Nie ma żadnego innego człowieka na ziemi, ani anioła w niebie czy gdziekolwiek, którego mógłbyś się chwycić i on by ci pomógł zrobić to, co wymaga Bóg, Ojciec. Nie ma. Jest jeden tylko i to jest Jezus Chrystus. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, ma śmierć. A więc kiedy on pisze, on jest świadomy, jakie drżenia, dlatego on pisze, z drżeniem i bojaźnią sprawujcie zbawienie, które dał wam Bóg. On zdaje sobie sprawę, że gdyby zostawił Jezusa, on zginie. Co by mu ludzie nie mówili, co by mu nie proponowali, jakie by mu pozycje nie chcieli zaoferować, on wie, że wszystko, jeżeli on to weźmie, a zostawi Jezusa, to on zginie. To wszystko nic mu nie pomoże. To jest szczęście to wiedzieć. Diabeł przychodził na pewno do niego i przecież ty jesteś mądry, Pawle, ty masz to, ty potrafisz to, mógłbyś to zrobić czy tamto. On mówi, niczym jestem, Chrystus jest wszystkim we mnie. Nie odbieram żadnej chwały, jeżeli ktoś ma być chwalony, to tylko Chrystus. On, który wszystko we mnie uczynił, jemu chwała za to, co on we mnie uczynił. Teraz dostajecie Chrystusa, ale gdybym przyszedł jako Saul z Tarsu, dostalibyście Saula. Dostalibyście pouczenia, jak wykonywać to, jak wykonywać to, a na końcu by powiedział, ale nie mogę wam zagwarantować, że zrobicie wszystko jak trzeba, żeby wejść do wieczności. A teraz on przychodzi i mówi, mogę wam powiedzieć wszystko, co trzeba, abyście weszli do wieczności, to potrzebujecie Jezusa Chrystusa. W nim wszystko jest dobre. I to jest piękne, że w tym posłaniu jest to, że nie tylko Pan Jezus pokonał grzech, on również pokonał śmierć. I potem w tym liście do Rzymian Paweł pisze w 5 rozdziale, dla niego to jest wszystko niesamowite, bo on był tam, gdzie myśmy nigdy nie byli. On był pod zakonem i starał się wszelkimi środkami zrobić to, co wymagał zakon, ale kiedy spotkał Jezusa, on powiedział, że uznał to za szkodę, co robił, bo to wyrobiło w nim własną sprawiedliwość. I z tą własną sprawiedliwością, gdyby umarł, poszedłby do Gehenny. Z całą tą swoją sprawiedliwością poszedłby do Gehenny. To była jego własna sprawiedliwość. Zobaczcie, jak się czuje człowiek, który zbudował przez tyle lat coś, co chciał, żeby stanęło przed Bogiem, jako jego wyczyn na ziemi, jaki mógł zrobić. Czuł się pewno lepszy od innych, bo więcej wykonywał tego wszystkiego. I w pewnym momencie, kiedy patrzy na Chrystusa i patrzy na to, patrzy, że to nic nie ma wartości. To jest jak śmieć, nic nie warte. Chrystus. I to, co Chrystus potrafi, jest warte wszystkiego. I on usuwa śmierć, żeby mu w ogóle nie przeszkadzał. Usuwa te wszystkie swoje starania, wszystkie najlepsze uczynki, żeby mu w ogóle nie przeszkadzały w niczym, żeby nie stały gdzieś koło Chrystusa, żeby nie próbowały rywalizować z tym, co czyni Chrystus. On uznał za ohydę to, co zrobił po swojemu, myśląc, że to jest wielkie, w porównaniu do Chrystusa, który zrobił to, co jest doskonałe. Piękne doświadczenie apostoła. I on to rozumie. I kiedy on pisze w tym 5 rozdziale od 8 wiersza, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I tu się to wszystko mu po prostu poskładało. On będąc grzesznikiem próbował, a Chrystus za niego umarł, żeby mógł się uratować. A więc pisze dalej, tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Wyroku, śmierć. Przez Jezusa zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Śmierć nabiera raptem wartości i to wartości niespotykanej.
Wcześniej śmierć jest cały czas traktowana jak wróg, który powala człowieka, zabiera mu życie, kończy jego wszystkie starania, zabiera mu te radości, którymi się cieszył. A teraz Paweł raptem pisze o śmierci jako o czymś wielkim, czymś potężnym, ale tylko dlatego, że w tej śmierci był Syn Boży, który tą śmierć pokonał. Śmierć nabrała wartości, ale w Synu. Bez Syna to jest straszny wróg, który każdego człowieka, nawet najporządniejszego, jeżeli weźmiemy to w skali człowieczeństwa, kładzie i kończy jego żywot. I co teraz apostoł Paweł dalej pisze? 5 rozdział od 17 wiersza, 17 w sumie i 21. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dary usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. To jest cudowna prawda. Grzech panował przez śmierć, a łaska przez usprawiedliwienie. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Wszystko to jest darmo w Chrystusie Jezusie, tylko trzymać się Pana. Wszystko. Dlatego jest powiedział, kto wytrwa do końca, trzymając się Jego, będzie uratowany, będzie zbawiona. To jest wszystko dane w Jezusie Chrystusie. I Paweł to wie. Wcześniej grzech, śmierć. A przecież on chciał się uwolnić od grzechu i nie potrafił, a więc wiedział. Wiedział, co później też pisze, zapłatą za grzech jest śmierć. To go przerażało. Chciał się uwolnić od grzechu, żeby wyjść spod zapłaty. On nie chciał takiej zapłaty, on chciał inną zapłatę, on chciał wejść do wieczności z Bogiem. Na tym mu zależało, a nie na tym, żeby odebrać zapłatę śmierć. A więc starał się wszelkimi sposobami, żeby nie wziąć tej zapłaty. Nie chciał tego bogactwa. Chciał inne bogactwo, chciał życia. Ale śmierć i tak panowała nad nim, bo grzeszył. A więc nawet kiedy chciał bardzo dobrze i myślał o tym, żeby być z Bogiem, to jednakże grzech cały czas oddzielał go od Boga. A śmierć kończyła wszystko. Każdy dzień zbliżał go do śmierci. To było przerażające dla tego człowieka. Ale kiedy spotkał Jezusa, przerażenie skończyło się wdzięcznością. On już nie był przerażony, że śmierć nadejdzie. To jest piękne. W sumie możemy nawet teraz o tym przeczytać. List do Filipian, jak on to wyznaje, od 18 wiersza. Lecz o co chodzi, byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę, że wymieniane jest imię Jezusa Chrystusa i ludzie nawet mogą gdzieś nie wiedząc usłyszeć i zaczną się interesować. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. On już nie boi się ani żyć, ani umrzeć, bo Chrystus jest dla niego zwycięstwem w życiu i zwycięstwem w śmierci. Jego Chrystus pokonał wszystko, i grzech, i śmierć, i diabła, wszystko, co przeciwko niemu stawało, żeby on stanął przed Bogiem. I stał się dla niego drogą do Boga, więc on szedł tą drogą i nie myślał w ogóle o innej drodze. Wiecie, to był zdecydowany człowiek. On wiedział, dlaczego postanowił iść za Jezusem. Często śpiewałem przy chrzcie, postanowiłem iść za Jezusem, ale on na pewno wiedział, dlaczego postanowił iść za Jezusem. Bo nie ma innej drogi, nie ma gdzie indziej zbawienia, nie ma żadnej radości dla człowieka poza Chrystusem, ani nie ma społeczności z Bogiem poza Chrystusem. A więc on wiedział, dlaczego Chrystus i tylko Chrystus, we wszystkim Chrystus. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To nie to, że śmierć teraz kończy i on jest przerażony, że ona nadejdzie. Mówi, gdy ona nadejdzie, to jest mój zysk. Biegu dokonałem, wiary zachowałem, dobry bój bojowałem, a teraz oczekuje mnie więc sprawiedliwości. Śmierć go, tak jak czytaliśmy tam, jak on wymienia, co będziemy czytać, on mówi, śmierć nie oddzieli mnie od Boga, od Bożej miłości.
A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albo jedno i drugie mnie pociąga. Jedno i drugie jest zachęcające. I życie i śmierć jest zachęcające. To jest ciekawe. On już jest wolny. Jakie jest to szczęście być wolnym w Chrystusie człowiekiem. Kiedy wiem, że to, co mam, aby stanąć przed Bogiem, to Chrystus, wszystko Chrystus. I kiedy stanę przed Bogiem, to będę, trwając w Chrystusie, stał tam dokładnie jak Chrystus. Mając ciało Chrystusa, mając życie Chrystusa, mając wieczność Chrystusa, radość Chrystusa, miłość Chrystusa, mając jedność z Ojcem Chrystusa, doskonale będę miał to samo, co ma Chrystus. I ty też. Tylko musimy wytrwać, należąc do Boga. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Myślę, że on tak rozmawiał z Panem. Panie, ja już bym chciał, już chciałbym być tam, gdzie ty jesteś, Panie Jezu. A Pan mówi, Pawle, to masz jeszcze zadanie na ziemi. Mówi, wiem, że pozostanę z wami. Bo Pan mówi, jeszcze tu pracuj, jeszcze tu wykonuj zadanie. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, 15 rozdział, pisze o tym właśnie, tym triumfie. I on to miał w swoim sercu nieustannie. On to nosił w swoim sercu jako skarb Chrystusowy. I on, kiedy pisze tam od 51 wiersza, 15 rozdział, pisze, oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. To jest jego zwycięstwo nad śmiercią. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A rządem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale przecież Pan wykonał wszystko, pokonał grzech. My już nie jesteśmy ani pod grzechem, ani pod zakonem, a więc jesteśmy też poza śmiercią. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To jest życie dzięki Chrystusowi Jezusowi. A więc apostoł mówi, potężna pieśń jest w sercu każdego Bożego dziecka. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Mój Pan pokonał śmierć, a ja w Nim i Ty w Nim. A więc gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Nas nie przeraża śmierć, że ona zakończy, a ja nie wiem, czy jestem gotowy. Jestem gotowy w każdej chwili, bo w Jezusie jestem przygotowany. Jezus jest moim przyobleczeniem, Jezus jest moją nadzieją, wiarą i pewnością, że Bóg mnie przyjmie. Nie mam pewności ani grama, ani ciutki, ani najmniejszej prochu, pyłku w sobie samym. Żadnego. Ani nie szukam w sobie jakiegokolwiek potwierdzenia, że Bóg mnie przyjmie. Całe potwierdzenie mam w Nim, w Chrystusie. To jest wystarczające potwierdzenie. Mam Chrystusa, mam życie. Życie, które wygrało ze śmiercią. A więc choćbym umarł, i tak żyć będę. Bo to jest Chrystus nadzieją, a nie to, co ja uzbieram w ciągu swojego życia. To ma wartość, bo to jest Chrystus, to jest okazujący się Chrystus. Owoc naszego życia pokazuje prawdę o Chrystusie. Ale Chrystus jest tym, który nas zbawia. I w Nim dążymy do nieśmiertelności. W Nim czynimy dobro. I Bóg to widzi, że my to czynimy w Nim, a nie bez Niego. Nie jesteśmy jak pod zakonem, żeby zbierać. Jesteśmy w Chrystusie, gdy czynimy to. Bo to jest przyjemne, czynić dobro, a nie czynić zło. Czynimy to z przyjemnością, bo cieszymy się, gdy możemy czynić to, co jest dobre. Sprawia nam to radość. Nie sprawia nam radości czynienie zła. Wręcz gdybyśmy je uczynili, jest nam strasznie wstyd, żeśmy to w ogóle zrobili. I chcemy jak najszybciej z tym skończyć. A więc apostoł to wie i z tym też pisze ten list do Rzymian.
Wrócimy do listu do Rzymian, 6 rozdziału. To jest piękne, że dzisiaj o śmierci mówimy z radosnym obliczem, a nie z opuszczonymi rękoma i mówi, wiecie, i ty umrzesz, i ja umrę jeszcze. I kto nam zapewni, czy my zdążymy? A jeszcze zobaczcie, jak nieraz wierzący ludzie sobie pomagają, jak się szturchają, jak sobie dogryzają. Jak my się uratujemy pośród tych wszystkich wierzących? Paweł wiedział też, nie, że to jest doświadczenie, ale jego zwycięstwo był zawsze Chrystus. I tutaj czytamy 6:3-4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. On mówi, czyż nie wiecie, że myśmy już umarli wraz z Chrystusem? Już koniec. Kiedy umarłeś z Chrystusem, to już zwyciężyłeś z Chrystusem. Chwała Bogu, nie muszę liczyć dobrych uczynków. Nie muszę mieć liczydła ze sobą i sprawdzać, czy stan jest dobry. Stan mój jest mój. Zerowy. I oby zerowy pozostał do końca. Stan Jezusa jest dla mnie niesamowity, bo nie wiem, ile jeszcze tego da mi Pan uczynić. Tobie też. To jest niesamowite życie, że my nie żyjemy pod strachem, pod potępieniem, niepewnością, z liczydłem w rękach. Mamy spokój. Spokój w Chrystusie. To, do czego zostaliśmy przeznaczeni w Chrystusie, spokojnie Duch Święty czyni w nas i pośród nas, gdy my należymy do Jezusa. Chyba, że ktoś chce opuścić Jezusa i popróbować własnych sił. To jest człowiek, który jest zbyt śmiały w chrześcijaństwie. Śmiali mamy być, ale taki człowiek jest zbyt śmiały, jeśli myślę, że sobie sam poradzi, bo już coś rozumie. A więc on wie i on później pisze w tym 6 rozdziale, ten 22-23 wiersz. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Teraz jest to jego doświadczeniem. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Tam on był. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Teraz on tam jest. Kiedy on żyje na tej ziemi, on żyje w Chrystusie Jezusie. On nie jest w śmierci, on jest w życiu. On żyje. Zapłatą za grzech jest śmierć. To było jego przerażenie. A życie jest w Chrystusie, to jest jego radość. I mówi, radujcie się w Panu zawsze, ukochani. Zawsze. To jest wasze zwycięstwo nad śmiercią. Nie żyjcie pod strachem, pod pręgierzem czy kombinowaniem. Coś ci się nie powiedzie, krew za Chrystusa ci daje prawo oczyszczenia się, ale myśl zawsze o dobru. Myślcie o tym, co dobre, miłe i pożyteczne. O tym Słowo Boże mówi. W Chrystusie nie musisz myśleć o złem. On nie ma takich potrzeb. W Chrystusie zawsze możesz myśleć o wieczności z Bogiem, o radości z Bogiem, o służbie, która jest błogosławioną służbą, szczęśliwą służbą, bo Duch Święty uruchamia takiego sługę. 8 rozdział listu do Rzymian, 6 wiersz. Albowiem zamysł ciała to śmierć. To, co on mówił tam wcześniej, chcę czynić dobrze, ale to ciało zmusza mnie do czynienia zła. A zamysł ducha to życie i pokój. I teraz on nie żyje już w zamyśle ciała, bo zamysł ducha uwolnił go od zamysłu ciała. On jest wolny teraz. I to zawdzięcza Jezusowi Chrystusowi. On wie, że gdyby stracił Jezusa, wraca zamysł ciała i on znowuż jest pokonany. Nie chce zamysłu ciała. A ty chcesz? Kto chce zamysłu ciała, żeby żyć według ciała z powrotem i myśleć sobie, że sobie poradzimy w chrześcijaństwie? Wolimy żyć w zamyśle ducha. Zamysł ducha to Chrystus uwielbiony w tobie i we mnie. Chwała Bogu za to. Niech Duch Boży działa. Po co mi ciało? Niech On uruchamia to ciało, a nie diabeł. Nie grzech, nie śmierć, czy cokolwiek innego. I ten sławny jego hymn, który wielu śpiewa, ten 8 rozdział 31 wiersza, znany jest w chrześcijaństwie. Radosny śpiew.
Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Jakie pocieszenie, jaką otuchę On dodaje wszystkim sam, będąc tak pocieszony potężnie, że szczęśliwy pośród wielu przeciwności jest. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. On mówi, to Bóg mnie sądzi, nie człowiek będzie mnie sądził. Jestem dzieckiem Boga, On mnie sądzić będzie. On wie, że chcę zawsze czynić dobro. Zależy mi na innych. Ktoś może powiedzieć, że Paweł jest niezrównoważony. Raz żyje jak pod zakonem, drugi raz żyje jak bez zakonu. To jest niezrównoważony człowiek, a Paweł jest świadomy tego, co robi. Bo robi to, żeby Ewangelią dotrzeć i tych pod zakonem, i do tych bez zakonu. On żyje dla Chrystusa. On może swobodnie być takim lub takim, ale zawsze jest Chrystusowym. I to jest jego szczęście. On nie traci twarzy Chrystusa nigdzie. Jest zawsze tam, aby Chrystus był uwielbiony, aby iluś ludzi zostało wyrwanych diabłu. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabija, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przez Jego miłość do nas zwyciężamy. Albowiem jestem tego pewien, a wiara jest pewnością, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, a więc mogę umrzeć i mogę żyć. Ani śmierć, ani życie nie oddzieli mnie od Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu. Czy żyję, czy umieram, Pański jestem. Nie mam problemów. To daje Chrystus. To zwycięstwo daje Chrystus. To nie jest oparte na wmówieniu sobie, że jestem w porządku, gdy czynię zło. Ja sobie nie myślę wmawiać. Jeśli uczynię zło, chcę to usunąć. Nie nazywam zła dobrem. Zło jest złem, jest grzechem. Jeśli bym popełnił zło, potrzebuję krwi Chrystusa i potrzebuję się oczyścić. Nie myślę udawać, że nie widzę. Chcę oczyścić to, co jest potrzebne do oczyszczenia. I to daje mi Chrystus Jezus i Tobie też. To jest czas, w którym możemy się oczyszczać, uświęcać, usuwać to, co widzimy, że potrzebuje być usunięte, a przyjąć to, co widzimy, że potrzebuje być przyjęte. A więc ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc masz to, ciesz się tym, raduj się. Wszystkie dobre uczynki przyszły do nas w Chrystusie. Nie ja mam wymyśleć, co zrobić dobrego, bo gdy ja będę wymyślał, co zrobić dobrego, to ja wejdę w takie doświadczenia, których nigdy bym nie chciał, żeby one spotkały moje życie. Wejdę w gorzel, w gorycz, w złość. Tak zawsze się dzieje, gdy człowiek chce czynić dobro. Wszyscy mu przeszkadzają czynić dobro wtedy. Ale gdy w Chrystusie czynisz dobro, ty sam sobie nie przeszkadzasz. A ty jesteś chyba najpierwszy i najważniejszy. Przeszkadzaniu lepiej usunąć przeszkadzacza, domyśliciela i wymyśliciela i odpocząć w tym, który wie, jak to najlepiej zrobić. A Duch Święty to uruchamia, kiedy ja bardziej wierzę w Jezusa, ani w siebie. Ja wytrzymam, jak Piotr. Ja pójdę za Panem na śmierć. Tak, ja pójdę razem z Piotrem i będę mówić, nie znam. Nigdy go nie znałem, jak diabeł zaatakuje. Silny jestem w gębie, ale kiedy przyjdzie diabeł, to kończy się gęba. Ale kiedy silny jestem w Panu, to ani moce, ani te siły nie są w stanie przeciwstawić się, zrobić to zło. Osobiste doświadczenia, które mam, pokazują to, już wam nieraz opowiadałem, jak diabeł mnie zaatakował strachem. To przerażające. To nie jest strach ludzki. To ja takiego strachu w życiu nie znałem. Wtedy wiem, czym został zaatakowany Piotr. Ten silny mężczyzna, który był naprawdę odważnym mężczyzną. Ten strach łamie wszystko. I przyszedł Jezus i strach prysnął. I przyszła śmiałość, która jest silniejsza od strachu. I przyszło zwycięstwo. Gdyby nie Chrystus. A więc wiemy, że Chrystus jest tym, który prowadzi nas w śmierć i poza śmierć. Całe szczęście, że On jest.
Nie warto wracać pod prawo jakichś zakonnych działań, zbieractwa dobrych uczynków, wyliczanki i tak dalej. Jeżeli cokolwiek zrobiłeś dobrego z Pana Jezusa, Jemu chwała, idziesz dalej. List do Hebrajczyków, jeszcze drugi rozdział. To jest piękne, co wam przeczytam, bo to jest Chrystus, to jest Jego pragnienie. I On zapłacił wszystko, żeby ono mogło być zrealizowane w tobie i we mnie. On chce to zrobić z tobą. To jest piękne, powiem wam, to jest niesamowite wręcz, że On chce, żebym ja z Nim zaśpiewał tak, jak On śpiewa. Alleluja. To jest niesamowite, bez lęku, bez strachu, bez obaw, bez czegokolwiek, żebym mógł spokojnie zaśpiewać razem z Jezusem w jednym Duchu Świętym tą pieśń. Od 10 wiersza. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Ci śpiewał pośród zgromadzenia. Jeżeli Jezus mówi o śpiewaniu pośród zgromadzenia, to znaczy, że On śpiewać będzie w tobie i we mnie i my razem będziemy śpiewać w jednym chrystusowym zwycięstwie. Alleluja. To jest pieśń, którą chce Pan Jezus, abyśmy śpiewali odważnie i śmiało, pewni Chrystusa, z niezachwianym głosem, ani z takim jakimś niepewnym sercem. On chce nas poprzez różne doświadczenia, poprzez opiekę, troskę, cierpliwość, łagodność, miłość do nas, doprowadzić do stanu, w którym śpiewasz tą pieśń z całą pewnością jak Paweł. Bez drżenia, bez niczego. Lecz ja wiem, że mój Chrystus żyje. I będą moje oczy oglądać tego mojego Odkupiciela. Śpiewał to Job. Śpiewał śmiało i mówi, ja tęsknię za tym dniem. Tam właśnie działał Duch Chrystusowy. Tam nie było wątpliwości. Mówi, jestem pewien, że tak będzie i koniec. Diabeł nie lubi takich śpiewaków. Ale Ojciec lubi. Sprawiajmy przyjemność Ojcu, ale do tego musimy dojść. Doprowadzeni przez Ducha Chrystusowego. To nie jest z ciała, to nie jest pieśń ciała, to jest pieśń ducha. Duchowa pieśń baranka. Zwycięstwo nad śmiercią, pojednanie z Ojcem. Piękne słowa, niech On wpisuje Duch Święty w nasze serca, abyśmy z takim czystym, świętym głosem zaśpiewali. A tym bardziej, kiedy będziemy wychodzić naprzeciw Niego, już jak On, żeby ta pieśń rozbrzmiewała w nas. Pamiętacie, oni się nauczyli tej pieśni, Księga Objawienia o tym mówi. W doświadczeniach, w cierpieniach nauczyli się tej pieśni. Nauczyli się być pewnymi. Choćbym cierpiał, choćbym umarł, i tak żyć będę. Niezachwiani, pewni Chrystusa, śmiali zwycięzcy, którzy nie drżą i nie obawiają się ani grzechu, ani śmierci, ani diabła. Są spokojni, bo Chrystus, który nas zbawił, pokonał tych wszystkich wrogów, a nam dał nad nimi triumf, zwycięstwo w sobie. Trwaj w Chrystusie. Wszystko jest dla Ciebie przygotowane i dla mnie. Abyśmy mogli śpiewać tą pieśń z całego serca, czystego, napełnionego Chrystusem. Sprawiając cudowną przyjemność Ojcu, że pieśń Jego Syna jest już w tym i w Tobie i we mnie. My stajemy razem z tą pieśnią przed Ojcem. A Duch Święty zorganizował nam chór anielski. I chóry anielskie towarzyszą wtedy takim Bożym ludziom śpiewającym na ziemi, bo aniołowie sprawdzają, jak Bóg dokonuje swego dzieła w nas i są pełni podziwu, w jaki sposób Bóg doprowadza człowieka do takiej pewności na tym niepewnym świecie, że ten człowiek z taką pewnością może oddać Bogu chwałę. I wtedy aniołowie, kiedy spotykają tą pewność, oni dołączają od razu w niebie do tego śpiewania. Śpiewajmy więc z aniołami. To będzie najpiękniejsza pieśń. Kiedy zaśpiewamy z nimi już w niebie. Ale już teraz poprzez Chrystusa ta pieśń może rozbrzmiewać przez Ciebie. Pewnego, w pełni Chrystusa swego i idącego w Nim do spotkania z Ojcem. Wiedzącego, przychodzi czas, przyjdzie śmierć, jest mi zyskiem.
kończy się mój temat na ziemi, mgnienie oka, widzę wracającego Chrystusa i już cieszę się wraz z tymi, którzy też należeli do Niego. Amen. Amen. Amen.